10:07. Dlatego jeszcze tak jestem trochę nieuczesany. Dobra, no co, nasze pole, tu już żeśmy raz spali. Teraz mamy powtóreczkę tego spania, bo było tu fajnie i było tu ciepło. Wszystko jest super, tylko ta głupia chmura, która tam zaszła, ale mam nadzieję, że ona... Przepraszam, gdzieś tam ucieknie. Mój śpiwór, tak go lekko wiatruje. Ostatni pełny dzień w Izraelu, na tej wyprawie oczywiście. Już planujemy nową. Już planujemy nową. To trzeba tu będzie wrócić, bośmy zobaczyli, co można zobaczyć w Izraelu, tak to może powiemy. No jest tu bardzo fajnie, super, nam się podoba. A rzecz do oglądania, głowa boli. Będziemy się kąpać. To słońce raz mamy, raz nie, trochę tak zachodzi, bo takie chmurki są na niebie, ale nie zatrzyma nas to. Musimy zamoczyć tyłki jeszcze przed wyjazdem do domu w tym oleju, w tym zupo oleju. Po pływaniu, po leżeniu na wodzie, no zajebiste uczucie. Bardzo mi się podoba, jestem cały mokry, tłusty i w soli. Na szczęście za bardzo mnie nic nie pali, to jest luks. No. No godzina 8:30. Zrobiło się pełno ludzi. Zimno. Słońce zaszło, niestety. Takich chmury jak dziś, to my nie mieliśmy jeszcze. Wczoraj nawet nie było takich chmur. No rano były, ale potem nie było. Poranna kawa. Palnik już zrobiony. Już zagotowana kawa. Właśnie. Tu ją mam. Na razie jeszcze nic nie wypiłem. Ludzie się kąpią. Zaszło ciepło jest, ale słońce zaszło niestety. No i tu mam jeszcze słodycze, żeby nie było. Daktyl to już moje żonki, bo ja już. To jest chałba moja. Pragnę tą chałbę jak. To możesz zjeść daktyle z tym chałbę. No wolałbym. Nie? No to jest, dogadaliśmy się. O! Obsługa hotelu przeleje. Także to dojemy, wypijemy. Siadamy w wóz, jedziemy. Nie wymina. A, 200 km, 180, 150. Do Tima Parku. Chcemy ten park zobaczyć. Bo ostatnio jak nabyliśmy, już był zamknięty. No i na spanie, i do domu. I wycieczka namiotowa powoli się ma ku końcowi. Jest płatny, kosztuje 50 szeków, więc planujemy tu wrócić, przeżyjemy bez tego Tima Parku, może tam będziemy spać, bo spanie jak ktoś zostaje na noc 55 szeków od łebka, dzieci tam chyba 49, sam bilet na 55 ze spaniem, dzieci chyba 39, ale mamy tu atrakcję związaną z Rafą i jeszcze próbujemy z niej skorzystać. Jesteśmy w tej przedniej atrakcji. No może to i fajne, tylko to polega na tym, że pobieramy rurkę do snorkowania, płetwy. Pożyczamy i możemy wejść, przepłynąć pomiędzy pomostami dwoma albo trzema i możemy podziwiać Rafę, która tam jest. Wszystko już wiemy, wszystko jest obczajone. My nie będziemy nurkować z maską teraz w morzu, bo nam się po prostu nie chce, ani nie jesteśmy średnio do nurkowania i pływania chętni. Ale jak ktoś chce, może sobie kupić bilet za 39 szekli plus maska 13, rurka 8 i jacket 13, więc około 8 dych może sobie przepłynąć między jednym kawałkiem a drugim po mostu wyznaczoną trasą i obserwować rafę koralową. Może to zrobię z dziewczynami małymi, jak tu będziemy drugi raz. Zobaczyliśmy tu, gdzie
nadzieję, że wracamy naszą wycieczkę, to ją też kończymy. Teraz mamy posiłek. Czyli tu mamy nasz parking. Kemping, który tu się zaczyna, widać, że można. Chyba po plaży nie, to nic nie widać z tego. Ale można parkować. Także mamy stoły prywatne, proszę. I będziemy szaleć. Jedziemy sobie. Zakupy zrobione, obiad na plaży zjedzony, no i godzina, która była druga. No więc co, no to nie będziemy siedzieć do wieczora na plaży o drugiej. Więc przypomnieliśmy sobie, że tutaj jest już jakiś kanion, przynajmniej na drogowskazach, i jakieś pilary. I jest to atrakcja liczona do tych atrakcji chyba narodowych, darmowych, także jedziemy to zobaczyć. Nie jest to straszne zadupie, bo przed nami jedzie autobus. Fakt, żeby skręcić od Eilatu w ten kanion legalnie, musieliśmy dołożyć 19 km. Bo na drodze była taka barierka, a potem barierka była i był zakaz skręcania, także nie mieliśmy podwójna ciągła, nie mieliśmy takich zakazów. To samo zrobił autobus, za którym jedziemy. I jedziemy do tego kanionu. To on jest w tym samym parku, co Red Canyon. Ten kanion. Dokładnie na tej samej linii. To może być podobnej jakości kanion. No zobaczymy, co to jest za cudo. No chyba kawałek jest. No bo zobacz, tu jesteśmy, tu jest Red Canyon. Też to było. No to tam gdzieś by nawracali. Tam był znak. No, tu był chyba od dołu też znak. No. Albo stamtąd. Jedziemy w lewo na kanion. Taki mamy szalony pomysł. Jedziemy sobie do tego kanionu. Chyba do kanionu, nie? Bo nie pojechać do pilaru. No wycieczki tu są. Ludzie są i autobusy są. I zaraz my też będziemy. Ja myślałem, że tu będzie dzicz. Nikogo tu nie zastaniemy. A tu już mieliśmy chyba z 10 autobusów. Tam idą dzieci. No nie wiem, o tym miejscu na forach czy na fejsie jakoś nikt nie wspomina. Zobaczymy, czy ono jest ładne. Czy to jest taki trochę pitna woda, bo tak, że ludzi tu jest ogroma. Zakładam, że to są ludzie, którzy szli Czerwonym Kanionem tam i tutaj wyszli. Tu już autokary odbierają, nie do wycieczki szkolne. Myśmy przyjechali tak trochę na przypał. No fakt, trzeba grzać chyba z 7 km od asfaltu, taką drogą się doskoł i powolutku, ale no nie jest to zła droga. Troszkę wieje. Idziemy kanionem. No, zobaczymy. Zachwiała się ciekawie. Proszę. Dobrze się zapowiadał ten kanion. Tak się fajnie zwęża na pierwszych tych 300 metrach. I nagle taka buch. Szeroka dolina. No i... Idziemy. Powoli. Idziemy. Tu jest ładny odcinek. No, oczywiście musieli tym kamyczkiem wysypać drobnym. Zarząd parku. Jakiego. Wow. Nie ma lekko. Coś się dzieje. Wspinam się. Mogę wolniej. Ucięłam się, też skoczyłem. No i co, i fajny odcinek. I tyle, he? Wow. Tu nawet ładny widok. No. Podstawa to polar. Polar. Wszędzie. Ile my idziemy? 20 minut. Ładnie. Z tym, że za bardzo nic się tu nie zmieni. Jeszcze kawałek. Także ten kanion. Ładny ten kanion, nie? I dupy nie targa.
warto chyba go wziąć pod uwagę, jakby pójść czerwonym i wyjść tym, no tylko trzeba wtedy transport, który nas odbierze z drugiego końca Eliatu, czy z końca, z drugiej strony gór. Teoretycznie możemy iść tam, ale tam to bez sensu, tam też, tam jest nasz kanion i tam możemy iść pod tą górkę, ale to tak prawdę powiedziawszy jest trochę dalej, trzeba iść pod górkę. No wracamy, mamy 3 km o takiej drogi, ładna, więc wracamy. Ostatnie ujęcia z kanionu, już dochodzimy do samochodu, no nawet żeśmy chyba 20 minut nam to zajęło, przejście tego odcinka, w sumie całego tego kanionu jakiegoś. Dobrze, żeśmy Sheraton czy coś. Ja sam nie żałuję. No i tutaj, proszę, no właśnie, jakaś taka dziwna, piaszczysta ściana, bardzo ładna zresztą. Znaczy nie nakręciłem namiotu, nie nakręciłem się na nie, zapomniałem. Zamieszanie, bo jest już pół do ósmej. No mamy tych rzeczy tyle, że nie wiemy jak się z tym spakować. Albo te torby takie gówniane. Nie wiem, coś trzeba będzie kombinować zaraz. Jeszcze na lotnisku się coś przepakujemy teraz. Musimy się pakować z samochodu do tych torb. To jest trochę bolączka. Damy radę jakoś. Dobra. Ładną pogodą nas żegna Eilat, choć w nocy było chłodno, było chyba 13 stopni miało być, myślę, że było tak na plaży ładnie. Woda czysta, ludzie wstają. Niektórzy tak łażą bez seru, są też tacy, nie wiem, czy najarani, czy coś. Dobra. Pożegnaliśmy się z nią. Cześć, fura. No i co? I idziemy na dworzec. Znowu jak te ciułacze. A na początku. Wiemy, gdzie iść? Wiemy. No tu, a ty nie pamiętasz? No tu, tu. Czy do dworca mam, nie wiem, ile jest 500 metrów? Chyba blisko. Idziemy powoli. Wow. Ładnie. Ładnie tu jest, ale to już jechaliśmy. Czwarty raz tu jedziemy. No jesteśmy w Owdzie. Wyjdziemy sobie poza płot. Wszystko jest ogrodzone. Teren zamknięty, nasz autobus. Podjechał, są 3 autobusy rano. To 29, 9.10 i 10.10 i potem nie ma nic, także jak ktoś chyba, według rozpiski przynajmniej, jak ktoś tu planuje przyjechać, to niech to wie, że 10.10 chyba jeszcze odjeżdża ostatni, bo nie widziałem więcej na rozpisce. Jest. Już. Kawa. Trzeba się napić i powoli, powoli się zbierać. Mamy jeszcze 4 godziny do odlotu. Jak nie 4,5, ale już nie chcę myśleć na dłuższy czas.